Dobry, szanowni państwo, nazywam się Adam Choryński, jestem socjologiem, pracownikiem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. No, zanim przejdę do prezentacji, chciałbym bardzo podziękować profesorowi Czarneckiemu za zaproszenie do udziału w seminarium i umożliwienie przedstawienia referatu. Materiał, który państwu pragnę zaprezentować, opiera się w dużej mierze na badaniach realizowanych przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium, którego byłem kierownikiem. Na podstawie też tych badań powstała moja rozprawa doktorska. Dzisiaj jednak przedstawię państwu wersję nieco poszerzoną, a aktualnie prowadzone prace nad artykułem, w którym wraz z profesorem Piotrem Matczakiem i dr Agnieszką Jaran z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Wydziału Socjologii spoglądamy na czynniki istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w społecznościach lokalnych. Prezentację rozpocznę od wprowadzenia w temat, później pozwolę sobie wyjaśnić takie podstawowe zagadnienia, wokół których koncentrują się nasze badania, czyli będą to ekstremalne zdarzenia pogodowe, gmina i społeczność lokalna, a także opowiem o tej centralnej koncepcji dla naszych badań, czyli o koncepcji elastyczności. Dalej zaprezentuję główne cele pracy oraz zastosowaną metodologię, no i później przedstawię wyniki. W dalszej kolejności powiem o obecnie prowadzonych badaniach, pracach nad tym wspomnianym artykułem, a także a prezentację zwieńczę kilkoma uwagami końcowymi wynikającymi z przeprowadzonych badań, a w moim odczuciu dysponującymi pewną wartością aplikacyjną. No i obiecuję, że postaram się nie zająć państwu zbyt wiele czasu, choć początek mieliśmy nieco trudniejszy. To raz, a dwa, no bardzo mi miło też brać udział w tym spotkaniu w taki sposób fizyczny tutaj na miejscu, ponieważ no wszyscy chyba mamy już trochę dosyć spotkań na Zoomie, no ale cieszę się tym, że się udało. Dobrze. Chyba każdy ma jakieś wyobrażenie, czym są ekstremalne zdarzenia pogodowe, czym jest opad nawalny. No takim tym ekstremalnym opadem atmosferycznym, czy ten ekstremalny opad atmosferyczny, to jest zjawisko dosyć częste i także całkiem groźne. Taki przykład 2014 roku w Brzezinach, w województwie łódzkim, gdy 17-minutowy opad sparaliżował życie małego 12-tysięcznego miasteczka. Trzeba zaznaczyć, że interweniowało wówczas 200 strażaków z całego obszaru województwa. W latach 2010-2016 z powodu opadu i przyborów wód Państwowa Straż Pożarna w Wielkopolsce interweniowała przeszło 18 tysięcy razy. I niniejsze badania dotyczą ludzi, mieszkańców małych miejscowości, którzy zmagają się z zagrożeniem i z konsekwencjami ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Na problem staram się spojrzeć poprzez działania różnych instytucji w gminach, która stanowi zbiorowość terytorialną, samorządową, sprawującą administrację przez zbiorowość zainteresowanych osób. W badaniu też staramy się wskazać pewne charakterystyczne ścieżki postępowania, które lokalne społeczności obierają, by w jaki sposób sobie radzić z problemem. No dobrze, zacznijmy od wyjaśnienia tych podstawowych zagadnień i w niniejszej pracy ekstremalne zdarzenia pogodowe są rozumiane jako intensywny opad atmosferyczny. I zgodnie z literaturą przedmiotu przyjęto wartość powyżej 10 mm opadu dobowego dla stacji badawczej jako wskaźnik wystąpienia takiego ekstremalnego zdarzenia pogodowego. I
zagrożenie ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi jest o tyle poważne, że według wielu badań, tutaj się opieram na, no nie najnowszym raporcie IPCC z 2007 roku, ale jest wiele aktualniejszych, znacznie mówiących o tym samym, że częstotliwość występowania ekstremów pogodowych będzie rosła, a także będą miały znacznie intensywniejszy przebieg. Niemniej ekstremalne opady nie są jedynym takim zdarzeniem, ekstremalnym zdarzeniem pogodowym, które dotyka nasz kraj. Mamy jeszcze choćby huraganowe wiatry, są również fale upałów zwiększające w znaczny sposób ryzyko śmierci. I tak trochę na marginesie tego, o czym Państwu obecnie mówię, sobie pozwolę powiedzieć o tym, że właśnie fale upałów są jednym z ekstremów, które bierzemy pod uwagę jako zagrożenie dla funkcjonowania wybranych sektorów i gospodarki, infrastruktury w realizowanym przez Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego projektu encenowskiego OPUS pod kierownictwem dr inżynier Iwony Pińskar. Ale wracając do już tutaj tych w zasadzie opadów, na zdarzenia pogodowe, na te ekstrema pogodowe, w tym wypadku jako występujące jako opad atmosferyczny, należy spojrzeć jak na problem społeczny. Ich pojawienie się, ich obecność zakłóca codzienne rutyny społeczne, a może nawet stanowić zagrożenie dla funkcjonowania społeczności lokalnej. I cechą charakterystyczną ekstremalnych zdarzeń pogodowych jest to, że one występują bardzo miejscowo. Zagrożeni stają się zatem ludzie, mieszkańcy określonego obszaru, których łączy często wspólny interes, wspólnie zmagają się z konsekwencjami ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Jednak to pojęcie wspólnoty wydaje mi się w tym kontekście nieco zbyt wąskie. Ono określa bowiem tych mieszkańców, którzy danego obszaru, którzy występują w bezpośredniej relacji ze sobą, których łączy poczucie silnej więzi, identyfikacji i budowa tożsamości w oparciu o przynależności do tej wspólnoty. Z tego względu na zagrożonych mieszkańców chcemy spoglądać nieco szerzej i tak nam się wydaje, że to dopiero pojęcie społeczności lokalnej bardziej oddaje charakter tej geograficznej zbiorowości ludzkiej, która jest narażona na skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Ludzi, którzy niekoniecznie muszą znajdować się w bezpośrednich relacjach, czy też wyznawać wspólne wartości. I też właśnie społeczności lokalne, które chcą przeciwdziałać, czy działać w związku z zagrożeniem ekstremami pogodowymi, muszą korzystać z instytucji gminy, która stanowi taką organizacyjną stronę, taką formalną reprezentację mieszkańców danego obszaru. Gmina dysponuje mocą sprawczą, decyzyjną, odpowiednimi zasobami finansowymi i materialnymi, na przykład dostępem do określonego sprzętu, czy też ludzi, prerogatywami, jak choćby możliwością formowania gminnych sztabów zarządzania kryzysowego, jest obszarem czy też przestrzenią zmagań właśnie z zagrożeniem i konsekwencjami ekstremalnych zdarzeń pogodowych. I no, na gminę można też spojrzeć jak na system, w którym dochodzi do interakcji pomiędzy poszczególnymi aktorami, instytucjami i jednostkami funkcjonującymi w ramach określonych norm, posiadających pewne zasoby. Tutaj dochodzi także do tego starcia, czy też spotkania się dwóch podsystemów, społecznego i podsystemu natury. One na siebie wzajemnie oddziałują, mogą one być nośnikiem określonych zagrożeń, ale też są potencjałem do podjęcia określonych działań. I teraz chciałbym powiedzieć parę słów o koncepcji elastyczności. No, w polskiej literaturze pojęcie resilience jest bardzo różnie tłumaczone. Od sprężystości czy oporu w naukach technicznych, poprzez rezyliencję lub też wręcz pozostawienie w oryginale angielskim. Jednak tutaj z uwagi na bardziej chyba oddające charakter całokształt tego pojęcia, zwłaszcza w kontekście ekstremalnych zdarzeń pogodowych i tego radzenia sobie z nimi, trafniejsze wydaje się tłumaczenie tego jako elastyczność. Jest to również tłumaczenie obecne w polskiej literaturze. Co jest
Bardzo istotne, nie ma, zgodnie z tą koncepcją, nie ma systemu społeczno-ekologicznego, który by nie dysponował elastycznością. Różny może być natomiast jej typ, czy też charakter tej elastyczności. No i czym w zasadzie jest ta elastyczność? No to jest elastyczność, to całokształt zdolności systemu do radzenia sobie z czynnikiem zakłócającym, ze zdarzeniem szokowym. No i w przypadku badań nad ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, tym czynnikiem zakłócającym społeczne rutyny są właśnie te zdarzenia, ten opad nawalny. Należy również dodać, mieć na uwadze, że elastyczność niesie w sobie dwa pozornie sprzeczne komponenty, to jest stałość i zmienność, natomiast ich różna konstelacja określa to, jaki typ elastyczności się przejawia w danym systemie. I w literaturze możemy znaleźć trzy typy elastyczności. Każdy system składa się z pewnego układu różnych typów elastyczności i te typy występują jednocześnie, ale z różnym nasyceniem. I teraz pokrótce sobie pozwolę przedstawić Państwu każdy z tych trzech typów, odnosząc go do przykładów związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Pierwszym z nich jest elastyczność w typie oporu, czy też jak w literaturze angielskiej nazywane jest to defense. Jest to przede wszystkim zdolność systemu do tego, by nawet w obliczu intensywnych zdarzeń mógł on funkcjonować bez zmian. Dlatego tak istotnym tutaj elementem jest stałość. I najbardziej takim charakterystycznym wyrazem działań oddających ten typ są wszystkie twarde, inżynieryjne działania ingerujące w przestrzeń. No i w przypadku opadów nawalnych może to być na przykład rozbudowa kanalizacji deszczowej, pozwalającej odprowadzić całą wodę deszczową nawet podczas potężnych nawałnic. Drugim z typów wymienianych w literaturze jest odzyskiwanie sprawności, czy też recovery. Kluczowym elementem dla tego typu jest pewien zakres zdolności do absorpcji i jak najszybszego powrotu do stanu sprzed zdarzenia. I w ramach tego typu krzyżują się te elementy dynamiki systemu gwarantujące zdolności adaptacyjne z jednej strony oraz stabilności poprzez dążenie do utrzymania tego systemu w niezmienionym stanie, jeśli chodzi o jego podstawowe, najważniejsze funkcje i strukturę. No i charakterystyczne dla tego typu są wszystkie działania w trakcie i zaraz po wystąpieniu zdarzenia, co przekłada się tak naprawdę przede wszystkim na działania wszelkiego typu służb ratunkowych. Trzecim typem elastyczności jest kreatywność i ten typ wyraża umiejętność systemu do przystosowania się do zewnętrznych czynników, to jest ta zdolność do przekształcania i adaptacji. I tutaj istotnym elementem jest oczywiście zmienność, gdyż celem przetrwania przyszłych zdarzeń system jest zdolny do głębokich przemian. Ważne są tutaj zdolności uczenia się, wdrażania innowacji, przekazywania informacji. No i w kontekście ekstremalnych zdarzeń pogodowych można spojrzeć na kreatywność przez pryzmat wdrażanych systemów powszechnego ostrzegania ludzi poprzez choćby aplikację albo budowanie wiedzy na temat koniecznego zachowania w sytuacji zagrożenia. No dobrze, chcąc dowiedzieć się, jak sobie radzą społeczności lokalne z wyzwaniami związanymi z zagrożeniem i konsekwencjami ekstremalnych zdarzeń pogodowych, postawiliśmy następujące cele. I to jest podjęcie analizy sposobów funkcjonowania gmin w obszarze zarządzania ryzyk, w obszarze aktywności związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. To także określenie układów typów elastyczności, które charakteryzują gminy w kwestii działań związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, czyli takich modeli funkcjonowania w kontekście tych zagrożeń, a także wykazanie czynników, które odpowiadają za formowanie się tych modeli. I w związku z tym postawiliśmy następujące pytania badawcze. Jaki układ typów elastyczności, jaki model w związku z zagrożeniem i konsekwencjami ekstremalnych zdarzeń pogodowych charakteryzuje wielkopolskie gminy?
w jaki sposób doświadczenie związane z wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń pogodowych no, modyfikuje modele funkcjonowania, kształt układu typów elastyczności w badanych gminach oraz jaki typ elastyczności można uznać za dominujący w badanych gminach w oparciu o współczynnik elastyczności interwencji PSP, o którym za chwilkę powiem, bo brzmi dosyć pewnie tajemniczo. I tak, na podstawie badań Drisa Hegera z Uniwersytetu w Utrechcie dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym w 6 europejskich krajach, w którym również jest szeroko stosowana koncepcja elastyczności, postawiliśmy taką hipotezę ogólną, mówiącą, że podobnie jak w przypadku ryzyka powodziowego, wśród wielkopolskich gmin dominuje model reaktywny, czyli taki elastyczność z najsilniej dostrzeganym typem oporu. I teraz troszeczkę powiem o takich, no, powiedzmy, technikaliach badania. Już mówię dosyć długo, ale jesteśmy po połowie. Chyba nie tak źle. Skupiłem się na społecznościach lokalnych małych miejscowości i decyzja ta wynikała z kilku aspektów, na które w swoim badaniu wskazują WOS i Wagner. Otóż małe miejscowości stanowią po pierwsze obszar zdecydowanie mniej przebadany od dużych aglomeracji, a po drugie małe miejscowości dysponują zupełnie innymi zasobami, znacznie mniejszymi, jednak też zupełnie innym kapitałem społecznym, bardziej szczegółową wiedzą między innymi na temat swojego otoczenia, na temat otoczenia tych lokalnych aktorów. No i dlatego też skoncentrowałem się na badaniu gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Z uwagi na dane pochodzące z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczące interwencji jednostek ratowniczo-gaśniczych w latach 2010-2016 konieczne było ograniczenie się do obszaru Wielkopolski. I dane, dodatkowo dane meteorologiczne pochodzące ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wystarczająco odpowiednimi ciągami były dostępne dla 6 gmin miejsko-wiejskich i 2 wiejskich. No stąd też padł wybór na realizację badania w charakterze takich 8 mikrostudiów przypadku. Badanie oparło się przede wszystkim na realizacji 40 wywiadów, indywidualnych wywiadów pogłębionych z najważniejszymi aktorami w tych wyselekcjonowanych gminach i tutaj rozmówcami przede wszystkim byli przedstawiciele urzędów gmin, w tym głównie gminnych centrów zarządzania kryzysowego, ale nie tylko, to byli też burmistrzowie czy też sekretarze gminy. Również z przedstawicielami starostw powiatowych, też centrów zarządzania kryzysowego, z ochotniczymi strażami pożarnymi, z przedstawicielami komend powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, sołtysami, lokalnymi dziennikarzami, komendantami miejsc, straży gminnych i też miałem okazję porozmawiać z jednym kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego. W celu analizy zebranego w wywiadach materiału postanowiliśmy skorzystać z ramy analitycznej perspektywy układu polityk publicznych, Policy Arrangements Approach. Podejście to było wykorzystywane w badaniach dotyczących m.in. zagrożeń powodziowych. I składa się ono z takich 4 wymiarów, przez pryzmat których spogląda się na dany problem w analizowanym systemie. Te wymiary to są po pierwsze aktorzy, czyli wszyscy aktywni i nieaktywni uczestnicy działań związanych z ekstremalnym zdarzeniem pogodowym w określonym systemie. Po drugie to zasoby, czyli to, czym aktorzy dysponują lub nie. To też po trzecie wymiar norm, czyli wszelkie regulacje formalne, ale i nieformalne, a także wymiar dyskursów, czyli to, co i jak mówią o danym zagadnieniu aktorzy. I uzupełnieniem tych 4 wymiarów opartych na wywiadach był wymiar 5. Na potrzeby badania tak dosyć niezgrabnie został on nazwany wymiarem elastyczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej. No i tak skrótowo, w jego ramach spoglądano tak naprawdę na trend w relacji liczby z ekstremalnym opadem do liczby interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej
w tych gminach w latach 2010-2016. I zebrane w dane w wywiadach były następnie kodowane właśnie przez pryzmat tych wymiarów analizy w określonych typach elastyczności, a dalej wystąpienia danego typu elastyczności w określonym wymiarze były zliczane, tworząc tym samym taki ilościowy obraz analizy, formując te typy czy układy typów elastyczności, albo inaczej mówiąc, takie modele funkcjonowania. I teraz tu posłużę się kilkoma przykładami. Dla wymiaru aktorów elastyczność w typie oporu to funkcjonowanie w systemie głównie tych samych tradycyjnych aktorów i niedopuszczanie nowych instytucji. Tutaj Państwo na prezentacji widzicie tak, cytaty, wypowiedzi, które były w ten sposób kodowane. W wymiarze zasobów odzyskiwaniem sprawności będzie koncentracja na finansowaniu rozwiązań o charakterze przede wszystkim ratunkowym, a także poszukiwanie w ograniczonym stopniu dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania. W przypadku norm, jeśli chodzi o wymiar norm, to oporem będzie brak zmian w prawie, a także nieuwzględnianie głosu aktorów. Natomiast w wymiarze dyskursów elastyczność w typie kreatywności przejawia się poprzez wyrażanie świadomości nieuchronności wystąpienia zagrożeń związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, a także o potrzebie informowania i kształcenia ludzi. I za szybko. Końcowym etapem było zliczenie tych wystąpień przejawów danego typu elastyczności w określonym wymiarze i tym samym tworzyły się takie ilościowe obrazy analizy, formując właśnie te modele działania, te układy typów elastyczności. I odpowiadając na postawione wcześniej pytania badawcze, w oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że badane gminy charakteryzuje układ typów elastyczności zdominowany przez odzyskiwanie sprawności z istotną rolą elastyczności w typie oporu. Czyli jest to wobec tego taki model skłaniający się w kierunku bardziej reaktywnemu działaniu. Natomiast opór najwyraźniejszy był w wymiarze norm, a kreatywność w wymiarze dyskursów. I spoglądając na pytanie dotyczące wpływu doświadczenia gmin przez wystąpienie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, zestawiono te gminy z największą liczbą wystąpień ekstremów pogodowych i najmniejszą. I teraz zasadniczo te systemy, wszystkie systemy lokalne są zdominowane przez nastawienie na działanie ratunkowe, czyli elastyczność w typie odzyskiwania sprawności. Ale doświadczenie ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi wpływa na ten drugi najbardziej reprezentowany komponent układu typów elastyczności. I z porównania wynika, że im więcej dana gmina cierpiała z powodu ekstremów pogodowych, tym bardziej przychylała się w stronę oporu, czyli twardszych, bardziej reaktywnych działań. Natomiast mniejsze doświadczenie ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi pozwalało na częstsze przejawy elastyczności w typie kreatywności, czyli działania mniej, no nazwijmy to mniej reaktywne. I analizując współczynnik elastyczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej, czyli tego zwiększania się lub zmniejszania się liczby interwencji jednostek PSP w stosunku do liczby dni z ekstremalnym zdarzeniem pogodowym, można stwierdzić, że w 6 z 8 badanych gmin trend współczynnika był malejący. Czyli te gminy z roku na rok radziły sobie coraz bardziej bez pomocy, bez wykorzystania jednostek państwowej Straży Pożarnej. I wobec tego zostało to zakodowane, że gminy przejawiają elastyczność w typie kreatywności. Natomiast w 2 gminach sytuacja jest niejednoznaczna. W Szamotułach i w Wielichowie trend jest malejący, czyli świadczyłoby to o kreatywności, ale gdy odetnie się dane dotyczące bardzo nietypowego roku 2011, gdy wystąpiły podtopienia wynikające z, tak naprawdę z roztopów w górach, czyli nie wynikające z
intensywnego opadu atmosferycznego. Te dwie gminy w wymiarze elastyczności interwencji PSP pokazują odwrócony trend i no, występuje, można stwierdzić, że wobec tego występuje typ odzyskiwania sprawności, no, ponieważ jest tu ta sytuacja dosyć niejasna. I teraz, no, hipoteza ogólna została zweryfikowana negatywnie, ale w tym sensie, że to nie opór jest najsilniej występującym typem w układach elastyczności, ale odzyskiwanie sprawności. Niemniej stanowi on ten drugi najistotniejszy komponent, więc można mówić o przechyleniu się w kierunku reaktywności. No i wynika to z charakteru zjawiska, jakim są ekstremalne zdarzenia pogodowe. One są inne niż te zagrożenia powodziowe. Występują zdecydowanie bardziej miejscowo, trudno je przewidzieć i określić miejsce ich częstego występowania. Zatem właśnie w odróżnieniu od ryzyka powodziowego zdecydowanie trudniej stosować takie twarde rozwiązania, nazwijmy to inżynieryjne. I wniosek z badania może być taki, że gminy w obliczu zagrożeń i konsekwencji ekstremalnych zdarzeń pogodowych koncentrują swoją aktywność jednak na działaniach ratunkowych, a choć na poziomie dyskursów zauważają konieczność stosowania rozwiązań, które by wyrażały elastyczność w typie kreatywności. W pozostałych wymiarach jednak uzupełnieniem tego układu typu elastyczności jest typ oporu. Jest on zdecydowanie najbardziej widoczny w wymiarze norm. No, zastosowana metodologia niosła jednak ze sobą wiele trudności i zapewne też jeszcze więcej niezgrabności. Już sama operacjonalizacja zagadnienia była dosyć trudna, takim długotrwałym i skomplikowanym procesem. Wiele badań wskazywało właśnie na samo pojęcie jako kłopotliwe do operacjonalizacji, mówiąc o tym, że jest ono dosyć takie płynne, niekiedy bardzo wieloznaczne. Ponadto stosowane dane dotyczące interwencji Państwowej Straży Pożarnej niosą ze sobą no, też pewną dozę niepewności. No, wystarczy wspomnieć o tym, że braliśmy pod uwagę tylko interwencję Państwowej Straży Pożarnej, pomijając zupełnie działania ochotniczych straży pożarnych, bardzo aktywnych, zwłaszcza w mniejszych społecznościach. Co więcej, no, dane meteorologiczne odnoszą się tylko do intensywnego opadu. No, chyba takim doskonałym uzupełnieniem w tym wypadku byłoby uwzględnienie również intensywnego wiatru. Te dane dotyczące wiatru jednak z uwagi na zbyt małą gęstość stacji badawczych oraz taki wyjątkowo lokalny charakter zjawiska trudno było uznać za wystarczające do podjęcia, do uwzględnienia w tego typu badaniu. I kłopotem też w realizacji badań była dostępność dokumentów, ponieważ no, gminy bardzo niechętnie udzielały dostępu do planów zarządzania kryzysowego, zasłaniając się często tym, że te dokumenty są niejawne lub występują w nich dane personalne. Oczywiście były też sposoby, że te dokumenty gminy udostępniały, ale często było to bardzo no, problematyczne, powiedzmy. Ponadto no, to, że zastosowaliśmy koncepcję elastyczności oraz ramę analityczną, no, zmusiło nas do wyłączenia wielu z badania i z wniosków wielu bardzo ciekawych kwestii, które podnosili rozmówcy, jakby zostawiając je poza tymi typami elastyczności, no choćby się pojawiał taki wątek nadzoru powiatów nad organizacjami pozarządowymi, w tym ochotniczymi strażami pożarnymi, co tak de facto jest no, fikcyjne. I aktualnie wraz z profesorem Matczakiem i panią dziekan Jeren pracujemy nad rozszerzeniem tych badań, wykorzystując dane dotyczące modeli funkcjonowania gmin, by określić, jakie czynniki są tutaj kluczowe. Pierwotne założenie było takie, by niejako przy wykorzystaniu różnych czynników zweryfikować funkcjonujące modele, jednak no, postanowiliśmy przenieść nieco ciężar analizy, równoważąc niejako te dane jakościowe z wywiadów pogłębionych z danymi ilościowymi i naszym celem jest tak
tym momencie sprawdzenie reaktywności, ale wyrażanej w takich twardych danych budżetowych, czyli zmianach w budżecie w oparciu o różne czynniki w budżecie, w tym fragmencie dotyczącym działań w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. No i w tym celu uwzględniamy zarówno wspomniane dane jakościowe, te funkcjonujące modele, jako jeden z czynników, ale też ilościowe, czyli dane meteorologiczne, dane dotyczące interwencji strażackich, dane geograficzne czy też demograficzne. I by to przeanalizować, wykorzystujemy, a w zasadzie chcemy wykorzystać, metodę jakościowej analizy porównawczej QCA. Jest to metoda zaproponowana przez Charlesa Ragina jeszcze chyba w latach 80. Jest ona wykorzystywana w naukach społecznych, łączy właśnie metody jakościowe z ilościowymi, no i podejmuje problem analizy porównawczej wtedy, gdy ta liczba przypadków jest nieduża bądź średniej wielkości. I na koniec, szczęśliwie uwagi końcowe dotarliśmy do tego punktu, powiem jeszcze o kilku właśnie uwagach, które się wyłoniły w trakcie badania, a są takim ciekawym elementem. Otóż rozmówcy zwracali uwagę bardzo często na niedokładność ostrzeżeń meteorologicznych. Odnosiły się one po pierwsze do bardzo dużego obszaru, a także były nacechowane bardzo dużą niepewnością. No i w związku z tym osoby odpowiedzialne bardzo niechętnie przekazywały te informacje dalej, przekazywały te informacje mieszkańcom, wielokrotnie zauważając to, że występował taki efekt znieczulenia na ostrzeżenia, czy wręcz też ostentacyjne ignorowanie tychże ostrzeżeń. Ponadto aktorzy innowacje rozumieli w zasadzie tylko jako działanie o charakterze technicznym, a zatem czy się pojawił nowy sprzęt, czy też wdrożono nowy system powiadomień. Także bardzo wąskie było to rozumienie wśród aktorów, którzy uczestniczą w działaniach związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Co więcej, rozmówcy nie byli zgodni co do tego, jak powinny funkcjonować centra zarządzania kryzysowego, czy powinny one istnieć wszędzie, na każdym poziomie, czy na poziomie gminnym, czy na poziomie powiatowym, czy powinny być czynne całą dobę. No tutaj wypowiedzi były bardzo, bardzo zróżnicowane. Jedni mówili tak, drudzy inaczej. I po części jest z tym związane, są zaobserwowane spory kompetencyjne i przerzucanie się odpowiedzialnością przez administrację lokalną na poziomie gminnym i powiatowym, nawet niezależnie od tego, że obie instytucje dzielą jeden budynek. No. Kilku rozmówców sugerowało konieczność przeniesienia kompetencji centrów zarządzania kryzysowego, zarówno tych gminnych, jak i powiatowych, do aktora, który dysponuje dużą wiedzą, ma pewne możliwości mobilizacyjne, czyli do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. No jednak przedstawiciele komend PSP stanowczo odrzucały taką propozycję, mówiąc, że i tak mają za mało ludzi i za mało czasu. I ostatnią uwagą jest rzecz wskazana przez bardzo wielu aktorów. Otóż pomimo dysponowania wiedzą, pomimo prób przekazania tej wiedzy dalej, często to doświadczenie aktorów bezpośrednio zaangażowanych w działania związane z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi nie jest brane pod uwagę przez decydentów z wyższych szczebli. Odbywają się natomiast konsultacje, których celem jest tylko wypełnienie formalnego obowiązku odbycia szkolenia, czy też właśnie odbycia konsultacji. No i cóż, dotarłszy do końca prezentacji, mogę, mając nadzieję, że nie zanudziłem Państwa za bardzo, chciałbym podziękować za uwagę i w razie jakichkolwiek pytań zapraszam serdecznie do kontaktu, choćby poprzez e-maila. Zamieszczam tutaj dwa adresy z różnych względów, włączając w to spore zawirowania wokół akurat mojego instytutu. Bezpieczniejszym wydaje się w tym momencie ten drugi, prywatny adres e-mail. Także no, dziękuję Państwu bardzo serdecznie.